Zebrałem 40 najlepszych klipów Sylwestra Wardęgi z League of Legends. Oto numer 40. Teraz pierdza, pierdolamy tam. Chłop robi ganka na rowerze. Szybciej, kurwa, nie zdążę, kurwa. A może, kurwa, mam ją. Zajebiście i wypierdolamy, kurwa, na południe. To numer 39. Co to jest? Kurwa, Maci, jestem za szybki. Ty czekaj, tu jest jakaś pani jest w prawym rogu. Kto to jest? Kurwa! Nie wcisnąłem, ja pierdolę, jak było blisko, bo nie zjebał. Dziewczyna go sprowcowała. Da się, proszę państwa, zaimponować dziewczynie w League of Legends. What? Numer 38. Mam, kurwa, ja. Dawaj, kurwa, zapierdolmy go. A jeszcze ta przylazła, jebana. Śpi, kurwa, jeden. Ajajajaj, śpi drugi. A, dobrze, i kurwa, trzecią. Ha! Ale spierdoliła. Ja chciałem zwrócić państwa uwagę na tego flesza. On tutaj mówi, ale spierdoliła. Nie uciekła, więc nie spierdoliła. Halo. Jestem wielkim fanem Sylwestra Wardęgi. Chciałbym kiedyś z nim zagrać. Dawaj, kurwa! W jaki sposób ty chcesz zagrać, kurwa, z 31 grudnia, kurwa? A tego Zeda bym... Kurwa. No dawaj, kurwa, napierdalamy. Dlaczego ty spierdoliłeś? Kurwa, jaki zjeb. Kurwa, z niego cała agresja wychodzi podczas grania. Gdyby takie emocje miał w oktagonie... Sylwek, co powiesz? W oktagonie nie można wyjść Warwickiem, niestety. Mamy ten jego pierwszy pojedynek zakończony bez werdyktu. Tutaj będziemy się dowiadywać, czy Bruce, czy Rybson jest lepszym graczem. To kto jest lepszy, Bruce czy Rybson? Zróbmy pauzę, najpierw panowie, kto jest lepszy? No Olek, Brusik. Ja powiem tak, 1v1 wygrałem z Rybsonem, a z Bruce'em nie, bo nie grałem, ale wiecie. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że po tym jak Bruce'a spotkałem w swojej drużynie na Górnej Alei... O, kurwa! Pany niedźwiedź! No to jednak chyba stwierdzę, że Rybson jest lepszy. Zobaczymy, jakie jest zdanie druida. Bruce lepszy, okej. Okay. I ty kurwa, raz, dwa, trzy. Ale co on tak klika? On nawet nie ma tyle umiejętności. Nie ma speli, jak klika! No ale to tak się robi, wy jesteście kurwa głupi czy głupi? To jednak my jesteśmy zjebani, kurwa. Lecimy dalej. Co to jest? Co to jest? Dlaczego tu jest takie coś? Ale widać stres na twarzy. Taki nowy czempion? Haha, ale cię kurwa wyczułem z tym ku. Specjalnie odczekałem jeszcze pół sekundy na ku, żeby gościa, żeby Dasza nie spalić. No, czy to nie jest najmądrzejszy gracz kiedykolwiek? Jest tu, tu jest, nie widzisz kurwa człowieku. Oj, ci. Oj, panek. Kurwa, pana gra. Ja pierdolę, co jak nie idzie, to kurwa nie idzie człowiekowi w tej grze. To są święte słowa, dokładnie tak. Co jak nie idzie, to kurwa nie idzie. Wiesz, kto jeszcze nie idzie? Mała Ania bez nóżek. Ania, myślałem, że tata Sagi, bo nie żyje. Proszę państwa, teraz przerwa na kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Lineage 2 Essence. 26 października to jest data premiery w pełni polskiej wersji legendarnego MMORPGa Lineage 2 Essence. Na pewno każdy z was słyszał kiedyś tę nazwę, a teraz możecie zagrać w grę po polsku i w dodatku za darmo. W grze macie do wyboru kilka ras i kilka specjalizacji. Tutaj widzimy na przykład orka, człowieka, elfa, mrocznego elfa. Możemy zmieniać wygląd swojej postaci, płeć. Swoją drogą, zobaczcie jak wyglądają krasnoludy w wersji żeńskiej. Kozak. W Lineage 2 Essence levelujecie swoją postać, żeby zdobywać coraz to lepsze umiejętności, zgarniać coraz to lepszy loot, być coraz silniejszym i móc walczyć z silniejszymi przeciwnikami. W grze mamy system auto-huntingu. Wasza postać będzie automatycznie naparzać przeciwników i pić potiony, jeżeli będzie tego potrzebowała, tak żebyście nie musieli grindować długie godziny, po prostu klikając w poszczególne elementy na ekranie. Zrobi się to samo. Dodatkowo Lineage 2 Essence jest grą idealną dla osób, które lubią PvP. Mamy specjalną olimpiadę 3x3, albo miejsce na mapie, w których po prostu można się napieprzać z przeciwnikami. Równo ze startem polskiej wersji gry odpalone są jeszcze dwa serwery, a na nich będzie mnóstwo powitalnych eventów, także jeżeli chcecie wbić się idealnie w świat Lineage 2 Essence, jest to najlepszy moment. Dodatkowo pojawi się teraz duży contentowy update Crusader, także jeżeli już kiedyś graliście w tę grę, to macie pretekst, żeby wrzucić. Słuchajcie, klikajcie w link w opisie, gra jest w pełni darmowa, bawcie się dobrze, a my wracamy do odcinka. Obejrzymy teraz cztery topowe akcje w wykonaniu naszego polskiego króla Flesza, let's go. Jak przytrzymasz D, przeciągniesz myszką, to będziesz mógł szybciej użyć pingu. Okej, może się zdarzyć, no raz się komuś pomyliło, tak? Mówienie masz pod D. Pod D? Kurwa, ja pierdolę. mi się podoba, że on jeszcze patrzy na klawiaturę. Gdzie jest D, nie?
No kurwa! Jak ona to przeżyła, nie? O dobra, będę miał trzeci level, nie? Tak, dobra, idziemy kurwa na górę. O, na szybkości biegnę, kurwa, czuję krew. A kurwa jebany, ale może go dorwę. Mam chyba reda, nie? Jebany, no. Dobrze, ma go? Nie, kurwa. Dobra, next. Dobra, i cofać się na Naszara. No pomóż, kurwa, debilu czwarty. Przecież to kurwa pada. Co tutaj robią oni w ogóle? No nie uciekaj! No kurwa, wracaj się, debilu. Ja pierdolę, kurwa! Co za banda idiotów! Gdzie żeś, kurwa, poleciał? Miałem leczenie dla ciebie. Kurwa w dupę takiemu, kurwa, zawodnikowi. Dawaj. Zabijemy go tego? W pizdę, kurwa. Kto to jest? Sniper Hyper. Idę zobaczyć, jaką rangę ma Sniper Hyper. Gold 3. Kurwa, na moim poziomie jest. Widzę, że debili na czacie dzisiaj nie brakuje. Mówicie, czy za słowo? O, teraz się dowiemy, czy można mówić. P-worda. Pedały są bany, tak? O, gratuluję mózgu. Pedał, pedałować. Mam dwa pedały pod nogami. Pedałuję pedałami. Do zobaczenia jutro na streamie. Ale giga czat. Ej, a jakby na przykład grała taka typiara przeciwko Echo i by go walnęła batem, to można dostać bana na Twitchu? Co on gada? Ten klip się nazywa, kiedy zbanują ci Lux. Aj, kurwa, zdążyłem. O kurwa, ja nie umiem niczym innym niż Lux. Takie dziecko 12-letnie się włączyło. Co teraz? Dobra, ten mecz będzie na bank wygrany, tu już się chyba nic nie wydarzy. Jebaniec, tu już się chyba nic nie wydarzy. Nie pomyślałem, że on tu może przyjść. Ukradł Herolda. Weź pełny ekran, bo widać staty. To musisz być od początku i liczyć. Weź sobie kartkę i za każdym razem jak padam no i mam asystę, to zapisuj, a na koniec meczu cię przepytam. Kartkówka u druida. Ale widzisz, masz 6-0-6. 7-6. Nie, to jest jakieś 7 chyba. Nie, ja nic nie widzę. Kapten pewnie... Ten żart z okiem kaptenem jest trochę martwy. Pewnie jak tata Sagi. Jest, kurwa, a ich dwóch jest, ale wpierdolimy im. Dawaj, napierdalamy. Kurwa, Timo, wytrzymaj. Tego, jednego. Dawaj, kurwa, no Timo, śpi, kurwa, Timo. Napierdalamy. Tutaj to, dasz, kurwa. Ale idzie, kurwa, jest, dwa fragi. Mówiłem wam, widzowie, że się, kurwa, nauczyłem. Mówiłem, kurwa. Ale w ogóle jaki coach. Jakby mnie ktoś coachował z takim hypem, to bym, kurwa, ten diament wbił w jeden dzień. Czekolad? Wardenga. Wyjebane w wiedzę o grze, chodzi o mentala. Ma już 1050 gier Warwickiem w tym sezonie. O, raz na miesiąc ora konopa, hajs się zgadza, gra sobie w ligę chillera. A widziałeś w ogóle ty, na konferencji było, oni coś tam się kłócą, a im mikrofonu nie wyłączyli i on trąbie coś tam mówił, że no, że ja już nie jestem taki zły w tą ligę, nie? Że ja już mi niewiele do platyny brakuje. Ucieczka, przyjaciele, ucieczka! Kurwa! Dobrze, śpi, jebany. Nie, kurwa, mają te tarcze, ja pierdolę. Cofnijcie się, na chuj, kurwa, się nie cofają. No niech się uleczy, typiara, pojebana. No cofnij się, no patrzcie, jebnięty, kurwa, jebnięty gracz. A nie, jakiś taki mądry właśnie. Bo dla mnie luz, nie? No kurwa, jaki spierdolony zjeb, ja pierdolę, kurwa. Nienawidzę takich Mordekrajserów. On nadal nie umie mówić, jak on się nazywa. Ja widziałem ostatnio tego. Szota to też. Co ten Mordekrajser? Prantuś. Kurwa jebany. No kurwa, tyle na niego najebałem. Pojebane. Teraz to ja nie rozumiem tej gry. Ale ja się zgadzam w pełni z tymi słowami. Totalnie, ja też nie rozumiem. Dosłownie jesteśmy w etapie mojego życia, w którym gram na Westie. W poziomie Diamond 1 Master. Więcej Masterem niż kurwa Kazixem. Proszę go wyrzucić. Ochrona! Ej! Co? Nie, przepraszam, nie! Co? O, dobrze, spokój. Dobra, chłopcze, teraz my komentujemy samemu. Trzeba to nadrobić, dużo. Nie wiem czemu, ale ten klip miał jakieś kilka tysięcy wyświetleń. To on tak zrobił? Ja myślałem, że to szalo. A ludzie za to giną. Kurwa, to... Co? Nie to? To jest taki plot twist, że ja pierdolę. O, teraz sama prawda zostanie powiedziana przez naszego ulubionego streamera. A ja mam Silvera, to nie jest to tak, że ty jesteś, kurwa, wspaniałym graczem, tylko po prostu jakimś, kurwa,
k***wa cudem nie udało ci się wbić. Ty po prostu jesteś graczem k***wa chujowym. Wina jest k***wa innych graczy, a takich mi dolosowała k***wa, dlatego nie mogę wyjść z tego Irona. Gówno k***wa prawda, jesteś chujowy i dlatego siedzisz w Ironie. Kocham Sylwestra Wardęgę. Ale masz duży penis, daj spróbować. Jezus! Ej kochanie, hej. Mogę Wardędze ojebać pałę? Mogę? Jesteś chory. Mogę? No możesz! Dziękuję. To jest w ogóle taka strategia. Sylwek tak wytoczy potężne działa. Szykujcie się na to, diamenty. Sprzedam buty, kupię mikstury, wszystko wypiję i pójdę taki najebany na bitkę. Czyli patrzcie, sprzedaję to, kupuję sobie różne mikstury, nawet nie wiem co one znaczą i tak. Wypijam, no wypij to. Wypita. Kupuję sobie... Co to jest? A kupię... Też sobie wypiję. Ja też ale się kancelują! I sobie buty kupuję i jestem niezniszczalny. Ja pomyślałem, że on sobie kupi 5 zwykłych potek i je wypije, nie? Że wszystkie 5 czerwonych potek i będzie mieć. A k***a, eliksiry pije! No i najebany na bitkę leci. 2-1-3. Ajajaj, zawiodłeś mnie. Ja sobie grałem ostatnio w Cyberpunka i tam jest kod do drzwi któryś i autentycznie był kod w grze 2137. No bo to Polacy robili przecież. Co? Nie wiedziałeś, że Cyberpunk jest od Polaków? Co? To jeszcze Wiedźmin chyba też, co wy was. No, przecież później nawet Polak zrobił książkę na podstawie tej gry. Co ty p***lisz? To będzie najlepszy steal, patrzcie na to. Już się wydaje, że Wardęga dostaje Barona, a tu nagle... O ty k***o. A się zdenerwował. O, idzie nasz, będzie genkował, a ja k***a od tyłu podchodzę. Ale stratek. I od tamtej pory na dżungli zaczął. Jebałyby mnie jakieś tam studentki, w sensie, że nie interesowałyby mnie. Czy to jest jakby kolejna historia jak z szerszeniem u Brusa? Czekaj, co? No jak nie słyszeliście historii z szerszeniem? Dobra, mam nadzieję, że mnie w chwilę nie upierali, jak będę spał. Chociaż wtedy poproszę lokatorkę, żeby wyssała jad. Ale z tym zbereźnikiem. My miałyśmy ci ciągnąć druta? Nie, nic takiego. Tak przecież ty powiedziałeś. Szerszej wpadnie i co? I miałyśmy co no, robić? No bekę sobie robię. No super. My też różne rzeczy robimy dla beki, nie? Jak widać. Tak. No ale, no kurwa. Awkward w chuj, aż mnie cringe, ale mnie przeszył. W ogóle ja chcę powiedzieć, że ta akcja to jest największy plot twist, jaki kiedykolwiek widziałem. On nie ma stunów, nie? A, tam jest. To jest nie tak. Ło kurwa, ten kończy nam grę. No nie, a pierdole, błagam, nie. Macie jakiegoś stuna? Kurwa ma... O kurwa. Teraz się nie spodziewa. Kurwa, 1 HP. Tak się tower dive'uje, proszę państwa. Ale mnie to wkurwiło! Ale mnie to wkurwiło! Dara, koniec gry. Przegraliśmy. Ta muza! Ta muza! Jeszcze się uda! Nie no, walczymy kurwa ostro! Widzicie tą kamerkę? Next! Nie wiem, czy wiecie, Nerwarian kiedyś pokazał pośladki na przez przypadek na streamie i powiem wam, że nawet ładne. Trzeba przyznać. To jest jeden. Czemu on w ogóle był goły? No właśnie nie wiem, chyba się wszedł myć czy coś takiego. Nie wierzę, że Nerwarian się wszedł myć. Powiedz Rekin od tyłu, a co ty myślisz, że ja mam inteligencję twojej matki? To jest jeden. Wardęga ogląda jak Hodo tańczy. To nie jest Hodo. Jak to nie? So that was a fucking lie. Państwo, zostały nam 3 najlepsze klipy. To jest klip numer 3. Co ona robi? Ale ich wykiwałem. Klip numer 2. W ogóle też możecie odnieść wrażenie, że ja dzisiaj jestem jakiś przymulony, nie? Szanowni państwo, ja dzisiaj spałem 5 dni. I proszę państwa, finalny, najlepszy klip Sylwestra Wardęgi z League of Legends na Twitchu. Zobaczmy. Co to są za strzały? Co to strzela we mnie? Ten krzak. Co to jest? Ja pierdolę, napierdalać ją. Dobrze. Hi. Kurwa, nie! Ja pierdolę, ratujcie mnie! Jest kurwa, uciekaj Sylwuś! A wiesz, kurwa, nie! Nie spojrzałem! Kurde!
kurde, nie udało się! Jebana wieża! Najlepsze w tym jest to, że dosłownie sekundę po tym Trundle poczet i tą wieżę ugryzł raz i jej nie było. To jest moja ulubiona akcja kiedykolwiek, w ogóle jechać jakiegoś XP, jakiś kurwa faker, what was that? To jest najlepsza akcja. To wszystko, subujcie ten kanał, elo.